Cześć, z tej strony Femeber. Witam Was w kolejnym odcinku Minecraft Rozbitkowie. No i dzisiaj oczywiście zajmę się właśnie tym takim ukrytym przejściem, jakby pod wodospadem. Z tym, że najpierw muszę tą wodę inaczej troszeczkę rozlać sobie. Muszę zrobić ją wyżej i szerzej. Tylko że mam 4 wiaderka i nie zrobiłem sobie źródełka, które miałem zrobić. Dobra, no. God. Nie tak. Okej. Okay. No myślę, że gdzieś na tym poziomie. Na tym czy na tym. Obojętnie mi to. Fajnie było, gdyby te liany zostały. Na ile by to zrobić szerokość? Na razie jest 4. Pięć, sześć. Ja nie chcę na to wchodzić, zapomniałem, kurde, że na to można wchodzić. Dobra, myślę, że w ten sposób. I po kolei sobie to rozlewać. Ale na dół mi się nie chce zapierniczać po wodę. Ale od czego mamy improwizację totalną? Źródełko wody, kurde, na wysokości. Nie mogę. Okej. Tutaj. O, szkoda, że te liany się niszczą. O, nie spychaj mnie, wodo. Głupia. Dobra, teraz trzeba to zniszczyć. Aha, i teraz jeszcze tamto źródełko muszę zebrać. Stąd nie mam rady. No. Come on. Muszę zejść niżej niestety. Aha, tylko jeszcze. Nie, w sumie nie muszę. Bo tu i tak będzie źródełko. A nie tu. Okej. Jeszcze tak bardziej. Nie jest to jakieś takie jakby wymiarowe, ale jest. Z tym, że teraz by mi się przydało przespać. Właśnie, miałem grać na potworach. Zaraz je sobie włączę. Stwierdziłem jednak, że jeżeli nie będę nic robił zbytnio jakiegoś takiego właśnie, co mogłoby mi, w czym mogłyby mi potwory przeszkodzić, to myślę, że sobie będę je włączał, bo no jest jednak by, jakby nie patrzeć, ciekawiej. Tu w ogóle ktoś mi podsunął pomysł, że mogłem dać płotki i płytki naciskowe. Spoko, tylko że wtedy nie mógłbym sobie położyć ciasta na tym. A nie wiem czemu zależało mi na tym i w sumie nie przyniosłem kolejnego. No ale trudno. Szkło i węgiel. No węgiel. Dobra, tutaj to na razie wrzucę. Kota jeszcze nie złapałem. Być może niedługo złapię. Zresztą mam ze sobą właśnie 5 ryb. No ale co, zajmę się moją kryjówką. Dobra.
samej tamtej strony nie zaczynać. Tylko tak właśnie po jednej stronie, żeby to zostało. Okej. Dobra, niech się wydostanę z tej głupiej wody. Okej. Tutaj sobie obmyśliłem, że poustawiam takie właśnie też kamienie gdzieniegdzie, że fajnie by to wyglądało. No, ten akurat nie chciałem, no ale dobra, niech będzie. Te dwa chciałem. Dobra. Tak, żeby było w miarę klimatycznie. Myślę, że tutaj sobie zrobię ten tunel do góry. Potrzebował więcej drabinek. Póki co workbencha sobie postawimy. Dobra. I teraz jeszcze muszę sobie tam wykopać. Tylko że to będzie strasznie długo płynąć tam, a jeszcze dłużej kopać to. Ale w sumie zaraz sobie wykopię tutaj takie pomieszczenie 2x2. Okej. Teraz mogę zacząć kopać to pomieszczenie. Na całą szerokość będzie. A nawet myślę, czy nie zrobić tak, żeby było więcej. Ale myślę, że nie, tylko że teraz nie mam stone'a. Trudno, postawię sobie te cegiełki. Gdzieś tu na brzegu jeszcze. To i będzie git. Myślę, że nawet w jednym miejscu, w trzech miejscach, na trzy wysokie. No, coś ten desen. Gdzie taka moja kryjówka? Zapewne będę mało z niej korzystał, ale zawsze coś. Dobra, teraz sobie spłynę, żeby zakończyć to tutaj. Musiał jeszcze trochę drabinek zrobić. I to sporo. Strasznie wysoko. Dobra, może większość przerobimy. Drewno mi i tak się do niczego nie przyda. Okej. Mam nadzieję, że za dużo tym razem nie zrobiłem. Ale znając moje szczęście, będzie za dużo. W sumie pochodnie gdzieś by się przydały.
Albo znając moje szczęście, za chwilę będzie. O, no co? Po prostu super. Kilka drabinek wystarczyło. Tak myślę, co by tu w środku można było zrobić. Patrzę teraz, jakby to ukształtować w jakiś taki ciekawy kształt. No i nie do końca to tak miało wyglądać. Ale mniej więcej. No, coś w tym stylu właśnie. Pochodnie. Dwie. O co więcej. Teraz w sumie z tym kamieniem mogę się jeszcze pobawić. Nie mam go dużo. No jeszcze na dole coś się pokombinuje. Workbench'a muszę tam w ogóle stamtąd zabrać. Pełny nie mam. A właśnie, miałem dynię wykorzystać jako oświetlenie, ale chyba jednak nie skorzystam z tego. Workbench wraca do mnie. Tu jeszcze damy sobie takie coś. Tutaj też takie rzeczy zamiast tamtych. W sumie jeszcze od góry mógłbym dodać. Tutaj gdzieś. Też by to od razu ciekawiej wyglądało. Albo tu. Między tym to. Włączyłem potwory i żadnych nie widzę. Kompletnie. Jest easy. A, nieważne. No. Myślę, że w miarę fajnie wygląda. Aczkolwiek i jeszcze gdzieś tu te zwykłe właśnie cegłówki mogłyby dać. Tu. Czy też tu, na przykład to też zielone. Może sobie sprawdzę, ile mam. 13 minut dopiero, a w sumie to, co chciałem osiągnąć, zrobiłem. Podobno coś tu jest. No ale... tak patrzę... Bo jak już z jednej strony dałem te cegły, to w sumie z drugiej strony też mogłem dać. Zresztą przy okazji ciekawe jak to będzie w nocy wyglądało. Na pewno fajnie. O wiele lepiej niż w dzień. Aha, w ogóle tak inaczej trochę tutaj zrobiłem, inaczej tu, no ale nieważne. O, akurat się noc robi. Co mnie cieszy. Liany jeszcze miałem gdzieś dać. Tylko gdzie? Tutaj. Może z drugiej strony. Gdzieś tam. Dobra, i zejdziemy sobie na dół. Zobaczę, jak to wygląda w nocy
z daleka. Tu jest tak fajnie mrocznie. Zębiaki się pokazują. Pająków też nie brakuje. No, mniej więcej jakoś to wygląda. Aczkolwiek jeszcze kawałek odejdę. Tak. W sumie zobaczę sobie. Mam strasznie jasno, jak to było kiedyś. O ile to tak było. No. Chyba kiedyś właśnie to w ten sposób wyglądało, tak strasznie ciemno. Gdzie niegdzie tylko coś rozjaśnione. Fuck, aż się czuję źle. Od razu lepiej. Wy więcej widzicie, a ja jestem spokojniejszy. Mam nadzieję, że mi nie zabili villagera. Siedzisz. Już jednego zabili. Muszę właśnie jakoś pomyśleć, jakby tu ściągnąć jednego. Dobra, i myślę, że... O, nie to. Myślę też, że będę im tutaj powoli także budował te... domki, jakby. Z tym, że potrzebuję drewno jeszcze sobie zebrać i... Ci co, myślę, że takiego villagera ja sobie jakoś zespawnię tutaj. Żeby było ich więcej, żeby to było fajniejsza. Fajniejsza okolica. To już zrobione. Oho. Poszła menda. O. Już się nim golem zajął. Więc widzę, że... Tak, swoją robotę wykonujesz dobrze. Ja se przegryzę stejka. Pójdę się przespać. I pójdę szukać kotów. Pytanie tylko, jak już znajdę go swoje, co ja z nim zrobię? Gdzie ja go wezmę? O, może w ten sposób. Myślę, że przy wiosce go zostawię. Fajnie by też było mieć tutaj na tym domku na drzewie jakiegoś kota. No ale... Ciężko byłoby go tutaj dostarczyć, że tak to powiem. Okej. O, zębiaczek. Jakiś ty głupi. Generalnie pamiętam, że koty były przy wodzie. Nie tej tutaj konkretnie, ale generalnie przy wodzie właśnie sobie chodziły. Auć, auć, auć. Nie wyskoczyłem w porę. I spadłem, zamiast wyskoczyłem. Dobra. I teraz tam. A to co? Jakieś drzewko zostało. Ja tu nic nie ścinałem. Dziwna sprawa. Szczerze mówiąc. Nie widziałem tego wcześniej. Dosłownie wygląda, jakby się drzewo do końca nie zrobiło. Tu ostatnio koty widziałem, o. Tam, tam, tam. Gdzieś tutaj, tam. Auć. No właśnie. Tutaj. Z tym, że teraz ich nie ma. Tam mamy jakąś jaskinię. No i teraz, kurde. Szukać igły w stogu siana. Nie wiem, może jeszcze pójdę dalej. Kawałek.
Ale w tamtą dżunglę już bym się nie chciał zagłębiać. No, tutaj raczej już ich nie będzie. Aczkolwiek tam jeszcze podejdę, ale wątpię. Italiany troszeczkę mi przeszkadzają. Czasem pomagają, ale... A nie, to tu byłem chyba ostatnio. No, po tym wejściu do jaskini poznaję. Ale tym razem ich nie ma. W takim razie się cofnę. I cofając się, może coś jeszcze znajdę. Jakieś koty, kurde, z tymi lianami. Ja się rozbiegam, chciałbym doskoczyć, a one mnie stopują. No i co? I tyle po kotach, które widziałem wcześniej. Tak jakbym coś tu słyszał, ale... Ale chyba raczej mi się zdawało. Tia. Zdawało mi się. Tam coś jest? Nie. No, chodźcie tu koty. Kici, 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 kici. Gdzie jesteście? Auć. Znaleźć je to naprawdę graniczy z cudem. Chyba nie dam rady. Żadnego nie ma. Szkoda, szkoda. Kompletnie. Zero kotów. A ja sobie przygotowałem specjalnie 5 rybek. Przynajmniej na jednego kota. Dziura. A, coś tak. Chciałem powiedzieć, że coś tu chodzi, a kupi zombie. A, to dupy. To dupy. Wyprawa się kompletnie nie udała. Kota nie mam. Za to jestem tylko głodny. Znowu muszę steaka zjeść. Dobra, ale tu widzę, że mamy zwykłe drzewo. Które sobie z chęcią zetnę. I kolejne. Tam jeszcze jedno leży. I z tego drewna tutaj im zbuduję. Gdzie jest ten ziomek? O, tam jest. Tak, tak. Wprowadź się do mnie, jasne. Zapraszam. 10 będzie za mało, nie?
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no oczywiście. Ale chociaż taką podstawę, taki jeszcze jeden domek im tutaj zbuduję. Na podłogę mają też deski? Nie, kamień, haha. Też 5. 5 na 5. Kurde, no miałem drzwi, miałem je... Mogłem je wziąć w sumie. Nie miałem, tylko mogłem. Tak. 2, 3. Nie tu. Gravel tu się przyda na dróżkę, którego nie mam. Ale oczywiście sobie... Ja to wszystko zrobię. Ciemne drewno. A może najpierw ściany z desek. Bezpieczniejsze sprawy najpierw. Szkło mam tam w domku, ale za mało, żeby zrobić takie jak tu. Dobra, jednak muszę nawet trochę przerobić. Najwyżej potem się jeszcze gdzieś tam zbierze. Z tyłu też mają, co nie? Okno, ta. Co się kapisz? Takimi wrogimi oczami czerwonymi. Ja cię stworzyłem, więc mi służysz. Drabinki za dużo stworzyłem właśnie. Oni mają tu wyjście takie. Właśnie. I tu też mają deski. Dobra. Jeszcze tyle. I płotki, tak. Jest tu gdzieś jeszcze takie drzewo? Na pewno gdzieś tam jest. Płotków co prawda nie mam. O właśnie, sadzonki, ale nie, sadzonki mi są niepotrzebne. O, kot! Kot! Won z tymi sadzonkami. Teraz bardzo powoli. Kici, kici, kici. Chodź tu. O, gdzie jest dirt? W takiej sytuacji. No, uciekaj. O. Powoli. Yeah. Mam kota. Dobra, chodź, bo się noc robi. Tak, tak, nie idź. Tutaj doskoczysz. Tak, tak, tak. No. Chodź, 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 chodź. Chodź, no. Come on! No chodźżesz. Idziesz? Chodź. Dam cię w bezpieczne miejsce do domku. Tego domku. No chodź. O! Akurat villager tu jest. Chodź do drugiego. Chodź. No właśnie tu. Cię zaraz coś zeżre. No, chodź. Kocie. O, come on. Właśnie tu. Tak, 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 tak. I siadaj. I sieć. Yeah. Może to też zależy od pory dnia. Bo teraz się robiło ciemno. I on nagle był. Więc może to też trzeba brać pod uwagę. Że one... Bardziej, jak się zbliża noc, to się pojawiają. Nieważne. Ważne jest to, że mamy już 30 minut w sumie tego nagrania. Zdobyłem kota, czyli to, co chciałem zrobić w tym odcinku. Tak, tu zacząłem, ale... O, pająka zabił. Dobra, ja się idę ukryć. Ty tam siedź grzecznie. Do swojego... O, kolejny!
Dobre, dobre. O, demet. No do tego będzie się już ciężej dostać. O, demet. Gdzie on jest? Że ja mam jedną rybę, więc raczej się nie przekona. No i zwiał. Co za kot. Słyszę go. Gdzieś tu chodzi. Kici, kici, kici. Gdzie ty jesteś, koturze jeden, no? To ja tu mam dla ciebie rybę. Ale jedną raczej go nie przekonam. No i gdzie on polas? Co zombie robi u mnie na dachu? No, chyba se jaja robi. O, tam jest. O. No ty jeszcze dalej ucieknij, wiesz? Tak, mam rybę. Nie chcesz? Lol. No niestety tak jest, że... Chyba, że się ruszyłem. Niechcący. Dobra. And... Oh, come on! No chodź. Nie ruszam się. Ale jesteście płochliwe. O, no do dupy jeszcze zleciałem z tych głupich liści. Chodź do mnie. O, głupie lagi. Gdzie żeś spierniczył? Nie gadaj, że gdzieś tutaj żeś polas. Gdzie on jest? Wiecie co, nie chcę mi się za nim uganiać. Zwłaszcza, że z jedną rybą sobie gówno mogę. O, zombie robią chyba natarcie. Słyszałem go. Słyszałem kota. Gdzieś chyba spadł. Ale... Villager potrzebuje pomocy. O, już nie. A to mój tu jęczy, a do dupy. Dobra, no to żegnam się z wami. Do następnego odcinka. Trzymajcie się i cześć.